jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i w tym odcinku pokażę Ci akord D7+. Akord, który bardzo rzadko się używa. Znam go w zasadzie z jednej piosenki, ale z drugiej strony w tworzonych melodiach może zrobić świetną robotę, także posłuchaj, najpierw jeszcze szybka wstawka, zanim zaczniemy. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą i lubisz, gdy ktoś uczy Cię gry na gitarze w sposób prosty i zrozumiały, tak, że jesteś w stanie od razu załapać, o co chodzi, to koniecznie zapoznaj się z ofertą mojego kursu dla początkujących gitarzystów. Ten kurs bardzo ułatwi Ci opanowanie podstaw gry na gitarze, on też niesamowicie przyspieszy Twoją naukę i pomoże Ci uniknąć wielu rażących błędów. Znajdziesz go na gitaraodpodstaw.pl, link też jest na dole w opisie. A teraz zaczynamy lekcję. Akordy septymowe z plusem same w sobie mają niesamowicie specyficzny dźwięk. Posłuchaj na przykład nasz dzisiejszy akord D7+, ale akord C7+, akord A7+. One wszystkie mają nie dość, że septymowe brzmienie, to jeszcze takie dodatkowe, może powiedzieć takie nieco nostalgiczne. Dla mnie się to kojarzy właśnie z taką już z takim ponurym nastrojem, z takim jesiennym nastrojem. I właśnie te akordy świetnie wyrażają takie emocje i warto je wtedy stosować w muzyce. Okej. Nasz dzisiejszy akord znam osobiście z piosenki Wspaniały Dawcy Miłości, to jest akurat religijna piosenka. I świetnie komponuje się z takimi akordami, jak G-dur, ale też z E-dur, z Fizmol, z A-dur. Właśnie w takiej kompozycji kilku tych akordów bardzo ładnie to brzmi i świetnie można na tym tworzyć różne melodie, a sam akord brzmi bardzo przyjemnie, jest taki bardzo też ciepły. Akurat to jest taki jeden z takich najcieplejszych, najprzyjemniejszych akordów, jeśli chodzi o akordy właśnie septymowe z plusem. Jak go zagrać? Można go zagrać na dwa sposoby, albo w taki sposób niemalże jak A-dur, czyli trzema palcami na jednym progu, ponieważ gra się go na pierwszym, drugim i na pierwszej, drugiej i trzeciej strunie na drugim progu. Czyli tak jakbyśmy akord A-dur obniżyli o jedną strunę w dół, wszystkie palce o jedną strunę w dół, no i mamy właśnie serdeczny palec na drugim progu pierwszej struny, potem środkowy na drugim progu drugiej struny, no i wskazujący na drugim progu trzeciej struny. Do tego gramy dźwięk D z pustej czwartej struny, nie gramy strun piątej i szóstej. Tutaj są krzyżyki, jak widzisz na diagramie, także tych strun się tutaj nie szarpie. No i wychodzi nam z tych czterech strun, z tych czterech dźwięków akord D7+. Ale jest jeszcze inny sposób. Gramy wtedy tylko palcem wskazującym. Chwytamy tak jakby poprzeczkę, czyli to, co mamy w akordach barowych, ale nie w taki sposób, że chwytamy na wszystkich tutaj strunach i odpowiednio je wygłuszamy lub odpowiednio nie gramy. Kładziemy taką mini poprzeczkę na pierwszych trzech strunach, tylko wskazującym właśnie palcem. Możesz sobie pomóc właśnie tutaj kciukiem, który kładziesz na tyle gryfu. I w takim układzie tu sobie dociskasz właśnie tym kciukiem od tyłu, żeby mieć siłę wcisnąć, a tym tą małą poprzeczką wciskasz sobie te trzy struny. Można też po prostu położyć dłoń, tak jakby ona była właśnie tak do ściśniętej pięści, ale ten kciuk gdzieś tam, on jest prosty, on się stara tutaj albo od góry lekko wygłuszyć tą szóstą strunę, żeby w razie czego jej nie szarpnąć, no ale właśnie nadaje siły tutaj ta ręka, żeby mieć właśnie siłę wcisnąć takim wyprostowanym palcem tą mini poprzeczkę. No i właśnie jest ten pierwszy sposób i ten drugi sposób. To zależy od tego, w którym się lepiej czujesz, który wolisz, który na przykład do twojej gitary pasuje, bo gitara klasyczna ma szerszy gryf. Jeżeli masz małe palce, a szeroki gryf, to może ci ten drugi sposób, czyli z tą poprzeczką małą, nie wyjść. Także wtedy stosuj ten pierwszy z tymi trzema wciśniętymi palcami. To już od ciebie zależy, ale bardzo polecam urozmaicić sobie muzykę, też trochę próbować bawić się tak dla własnych celów takimi akordami, jak właśnie akordy septymowe z plusem. W tym wideo poradniku to już jest wszystko. Jeżeli się podobało, to łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas też na Facebooku. Tak jak mówiłem na początku, zachęcam do zajrzenia na stronę gitaraodpodstaw.pl. Tam kurs od amatora do gitarowego gladiatora, czyli lekcje dla początkujących gitarzystów, które nauczą Cię w ogóle podstawowych akordów, a dopiero później takich bardziej zaawansowanych jak D7+. No ale właśnie tam podstawy, jak dobrze w ogóle wciskać akordy, jak tutaj się poruszać sprawnie lewą ręką po
pokrywie, żeby dobrze technicznie też wciskać, żeby tu nic nie brzęczało, ale żeby też nie brzęczało nic, gdy uderzasz prawą ręką, bo często jest popełniony taki błąd, że się sztywnym takim łokciem wali w te struny. To jest najczęstszy też błąd początkujących gitarzystów, a trzeba delikatnie muskać te struny, tak jakby malowanie obrazu, delikatnie, centymetr po centymetrze, milimetr po milimetrze. Właśnie tak się te struny muska i wtedy one wydają ładny, przyjemny dźwięk. Tego się wszystkiego trzeba nauczyć i to w tym kursie od amatora do gitarowego gladiatora. Mnóstwo zadowolonych osób, ponad 600 już kursantów, ani jednego złego słowa nie padło, a nawet go w sklepie muzycznym polecają. Także to jest dla mnie najlepsza opinia, którą ci mogę, że tak powiem, przedstawić. No i z czystym sumieniem to polecić ten kurs. Także zajrzyj na gitara@podstaw.pl. Więcej chwytów jest na stronie jakzagrać.pl/chwyty-gitarowe. Tam też tabela z akordami, kurs Akordy barowe bez tajemnic, który cię nauczy dobrze akordów barowych. Dużo świetnej wiedzy na jakzagrać.pl. Tam cię odsyłam, a tymczasem już trzymaj się, do zobaczenia. No i na razie. Hej.